No dobrze, no to zaczynamy. Pozostały nam oczywiście komnaty Gortasza do zwiedzenia i do splądrowania, prawda? Bonus tutaj się wyrywa, czyli Gail już nie może się doczekać. Czekamy jeszcze na Ufrydę, która... Aha, jest obok. Ja to jest. Ja tak. To jestem. One kakataj. Dzisiaj mówię z chińskim akcentem. Musisz przestać. Dziękuję. On fire. Dobrze. Ona faja. Ona faja. Okej. Okay. One blady. Dobra, tu mam wszystko przeszukane, tak? Czyli idziemy tak. Do góry. Ja mam nadzieję, że jak tam wejdę, to mnie nie potraktują te mechanizmy. Rozumiem, że skoro Gortasz nie żyje, prawda, to... Oho. Spokój. Jest dobrze. O, sakiewka tu leży już tylko. Zobacz, jak ładnie. A ty co robisz? A, jednak to się w coś... Wybuchają, jak się ich dotknie. Trzeba je zniszczyć, ja im nie wierzę. Oni wszyscy, to znaczy ci stalowi strażnicy, mają wzbogacone piekielne żelazo. Tak. A tu są chociaż srebrne kielichy. Chociaż nie wszyscy mają wzbogacone, jest po prostu piekielne też. Ale nie można już nic z nim zrobić. No i to jest ten... przykre, prawda? Mówisz, że to wybucha? Siadam na tronie. Pyk. Nikt cię nie zabroni. King in the castle, king in the castle. O. I have a chair. King in the castle, king in the castle. To dobra. O, tu jest dziennik patriarów. Okay. Protokół z ostatniego posiedzenia Parlamentu Równych Wrót Baldura obejmuje pełną listę obecności. Jedyny zgłoszony postulat, mianowanie Gortasza arcyksięciem Wrót Baldura. Tak 22, na nie 0, wstrzymał się 1. Uchwala się, co następuje. Parlament Równych ogłasza zamiar mianowania Lorda Envera Gortasza arcyksięciem Wrót Baldura. Uchwala się, co następuje. Inwestury dokona książę Ulder Ravengard w twierdzy w Smoczej Skale. Uchwala się, co następuje. Po zakończeniu inwestytury, Parlament Równych i Rada Czworga zostaną rozwiązane. No proszę, jak sobie tutaj wygodnie robił, prawda? Już wszystko przeszukane. No, jak zainfekował kijanką tego, nie? To mógł wtedy go przekonać, żeby go... No, wszystko mógł robić, no. Całą zastawę im skroiłem. Nie, bo jeszcze tutaj leży zastawa. Gdzie? Także... A, no to zaraz spadł. O, strzała z góry konstruktów do utraty leci. Sharp as ever. Można powychodzić na balkoniki, ale tu nic ciekawego nie ma. A pamiętacie, że pierwsze konstrukty, jakie spotkaliśmy, to były w tej wieży, takiej tak, co pod ziemię, z grzybami? Pod mroku. No. Jaki widok na miasto, proszę bardzo, bardzo ładnie. Widoki na miasto, pieczenie wołowe na stołach, a ona widoki na miasto. To ja sobie wezmę ten srebrny talerz. O, jednak nie ma tutaj. O, jaka szkoda. A to w takim razie te drabinki na górę to tylko po to, żeby tutaj sobie jakoś miejsce zrobić ciekawe. Tu można było tak uniknąć najwidoczniej tego. Bicia się. Tych miotaczy podpalenia i innych dziwnych rzeczy. No tak naprawdę ja się spodziewałem, czy jakieś skrzynki chociażby z jakimś skarbem, a tu nic nie ma? No to właśnie ja znajduję, proszę bardzo. Drewniany kufer. No tu nic. No 21 fajnie, golda fajnie. Mikstura i srebrny kielich, tak? Na bogato żył. To jest wychodek. Ej, bije się z czymś. What? Ale z czym? Kułak dildo mnie bije, nie? Dildo? Ha? Jesteś pewny, że na pewno tak się nazywa? Tak, na plecach tu jest, nie? Na plicach, no, na plecach, na jeszcze plecach, się pluła. Na plecach. Dildo na plecach, lecimy. Ja muszę to zobaczyć. Kułak dildo. O Boże, Ufryda, ty to jesteś jednak. Szperał po tych. O, a ja jestem na górze. Dobra.
A ty wlazłeś na górę, tak? Nie, tutaj. Nie. Za tronem. O matko. Za tronem. Jak to są miny. Tu za tronem, Kalipso. Jak zablokowane? Aha, to ja tak trochę pobłądziłam, jestem w ogóle gdzie indziej. A, bo ja już nie mam ruchu, ja? No to super. Ale no dobra, to chyba tak sobie poradzicie z tym jednym, prawda? No, nie wiem. Ale widok. O rany. Ej, a co to jest? To jest pole? Czy to jest wojsko? Ej, drzwi mi zasłaniają, tak jakby były zamknięte. No właśnie, o to mi chodzi, no. Nie mogę co go bić, Ale ekstra. Co tam, chłopcy, robicie? Co za drzwi wredne. Dobra, podpalam drzwi, no. O, jest i skrzynia. No proszę. O, jest kłak dildo. Pozytywka. Naprawdę on jest dildo? Ukryta notatka. Nie, dialo. On jest dyslektykiem. Dobrze, słuchajcie, sztylet i pierścień są pewnie sporo warte. Trzeba się jeszcze przekonać, co Bakshi ukrywa w tej skrzyni. Ostrożnie krążą podejrzenia co do zagubionych przedmiotów. A, bo tu była mowa o kimś, kto tam kradł. To ja. On się kradł. No, ale tu jest widok, musicie wejść tu na górę. Już idę. Wejdziemy. No przecież to cudo jest. Nie omieszkamy. Nie omieszkam, no. To dobrze. A dla wszystkich tych, którzy chcieliby w pełni czerpać przyjemność z tych widoków, są mody pozwalające grać w trzeciej osobie. Poczekaj, gdzie ty się schowałaś? Do kogo ja mam iść? Tu. Czemu poza zasięgiem? Tu do góry są chyba jakieś schody, czy coś Kalipso weszła. O, a to ciekawe sprawa. Gdzie one były? Tutaj. Aha. Jak ty weszłaś tam? Gdzie ty poszłaś? A, tędy, tak? Nie, ty jesteś u góry gdzieś. Jakie widoki! Jak ty tam weszłaś? Dobre, nie? Nie weszłaś. Schody kręte były na górze. Na górę. Nie weszłaś. Gdzieś tam otwierasz drzwi. Napal? Ostrzałem, tu już się znalazłam, ale widoki dobre, no. Ciężka skrzynia. Pusta. O, tu jak tu jaskinie nawet widać. O, czemu tego stalowego strażnika pokazuje? Patrz, nawet tam idzie. Unfry, o Jezu, takie... ile strzał dla Unfrego. Schody kręte, ale musisz zębatkę nacisnąć. Ale gdzie one? Są w środku, gdzieś w pomieszczeniu? Tak, obok tronu. Tak jakby wychodzisz z tego miejsca, gdzie zabiliśmy tego kułaka, to tam one są na prawo. Jeśli tron masz na górze, to one są po prawej w kącie. A, tutaj, dobra. Wow, a tu całą rzekę widać. Nie chcę nic mówić, ale ja kroję te beczki z prochem dymnym do obozu, nie? A tu chyba jest cyrk, ale pewności nie mam. Taki cyrk. Do obozu. Dobrze, mnie jeszcze interesuje, bo nam został tak, quest oczywiście z Astarionem. Ale mnie interesuje, o co tam chodzi z tą... meduzą, nie meduzą. No tam na dół można wejść, ale tam jest illegal, czyli bitka jakaś będzie. Ej, chyba, tu są że... podwójne drzwi zamknięte, to by się dało otworzyć. Patrz, Frida, jakie widoki. Tam jest jakaś dziwna sekta, te babeczki, nie? Te srenki. Ej, a jak tu się... Defender of the people. Jakieś drzwi, tak? To jest dziwna sekta. Ciekawe, czy mi się uda. Czy się uda? Udało się. Tam jest jakaś skrzynia. O! Ale jak się do niej dostać? O! Rachunek za obraz. Brązowy kielich.
Tu są jakieś zagadki. O, dostałeś się tam. Jakie zagadki? Z posągami. Z popiersiami, o. Brązowy kielich. I teraz tak, tu jest jakiś plan. Plan działam w parlamencie na bieżący dekadzie. Skoncentruj działania na następujących patriarach. Książę Dilar Porter. Choć Porter zasiada w Radzie Książęcej, byłby kiepską marionetką, ponieważ rozum już nie ten, a siła woli szwankuje. Jest jednak tchórzem, więc bezpośrednie groźby powinny wystarczyć, by przekonać go do rezygnacji z pozycji w Radzie na rzecz jego siostrzenicy, Liary Porter. Po zarażeniu kijanką pożoga Liara będzie doskonałym dodatkiem do naszej listy patriarów. 2. Lord Raylan Janach. Udziały rodziny Janach w przedsięwzięciach górniczych sprawiają, że Lord Raylan jest dla Benenitów priorytetowym celem. Benenitów, przepraszam. Raylan jest nadmiernie dumny, a ponieważ ma romans z goblinią prostytutką w małym Klimshajnie, to jest podatny na szantaż. Zrobi niemal wszystko, aby uniknąć rozgłosu. Poinstruuj szpilę, aby opublikował artykuł z sugestiami na temat romansu, które Raylan dostrzeże, a następnie zostaw znacznie bardziej szczegółowy anonim w jego sypialni w górnym mieście. To powinno skłonić go do współpracy. Lady Ruth Linker. Źródła wskazują, że Linankerowie otrzymali ostatnio nadzwyczajnie dywidendy ze swoich kopalni klejnotów w Tetyrze. Moglibyśmy te środki wykorzystać lepiej niż oni. Uprowadź wnuczkę Lady Ruth i przytrzymuj ją w kryjówce w górnym mieście, dopóki jej babka nie spełni żądań okupu. Zajmij się tym natychmiast. Lord Gortash. No proszę. Można? Populizm i propaganda. Sprawozdanie dla Lorda Gortasha od czarnej ręki lojalności. Sprawdziliśmy reakcję pełnego przekroju populacji wrót na 2 tuziny populistycznych sloganów. Wskazane poniżej hasła uzyskały najwyższe wyniki w zakresie przełożenia na poparcie dla przekazania władzy. Bezpieczne domy i ulice dla obywateli. Mieszkańcy Wrót Baldura pozytywnie zareagowali na poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza wtedy, gdy utrzymanie można pokryć z danin nakładanych na nieobywateli. Mieszkania i dobrobyt dla zasługujących. Z silnym poparciem spotkało się twierdzenie, że ciężko pracujący mają prawo do dobrego życia. Jesteśmy tym, czym jesteśmy, nieznajomi precz. Duża grupa głośno mówiła o potrzebie odrzucenia i wyrzucenia osób, które nie są obywatelami Wrót Baldura. Obywatele przed patriarami, sprawiedliwość to sprawiedliwość. Szlachta jest niepopularna co do zasady i panuje powszechna zgoda, że odziedziczone bogactwo należy rozdzielać jak najszerzej. Artykuły i teksty redakcyjne przedstawiające tę ideę otrzyma Edward Szpila w celu umieszczenia w Głosie. No, Głos Baldura, wiecie, gazeta, pamiętacie? Mhm, tak. Byłaś tutaj, Klipsa na górze? Nie, srebrny. O, nieudany zamach stanu Valarkena. To popularna naukowa opowieść o próbie uzurpacji władzy Rady Czworga we Wrotach Baldura przez wielkiego księcia Valarkena. Zorganizował on nieudany zamach stanu, który cieszył się wsparciem sekty likantropów, zwanej Bandą Czerwonego Księżyca. Na marginesach widnieje szereg notatek sporządzonych precyzyjnym pismem Gortasha, a na ostatniej stronie dopisek. 2 wnioski. Po pierwsze, samo skrytobójstwo nie wystarczy, a po drugie, książę Dillard Porter to przeżył, więc nie wolno go lekceważyć. Strasznie mu ten Porter zawadzą. Porter? O, no i masz! O nie! Uzdobiło się! Naprawdę? Trzeba to rozwalić. Ja to rozwalam.
jest solidne. Niespodzianka. Ja to prądem. Musisz odejść, Willem. Odejść, Willem. Zaraz, dobrze? Mogę? Okay? Nie! Odeszłam. Wywalam to. Mhm. Tylko czy ja tym nie uruchomię czegoś drugiego? Uruchomię, pewnie, że uruchomię. Czuł. Tak. Czyli one jednak działają cały czas z kubami. No, teraz dwa uruchamiacie. No dobrze, ładnie. Mhm. To będzie jeszcze bardziej gęsto pewnie. Solidne, kurcz. O nie! O nie! To ładnie narobiliście, ładnie, ładnie. Drodzy widzowie. A tak lajtowo było, tak przyjemnie, prawda? Ale rozwala się, prawda, chłopaki? Możesz, no, ja chciałem, możesz ale... swoją turę jeszcze kontynuować, Kalipso? Ale nie mogę. To odejść od tego granata. Ja tam na górze znalazłem na dachu oblicze śmierci. Patrz, widziałeś tą trzy? Nice, a co to było? Oblicze śmierci Bala. To jest? Tam pełno trupów jest na dachu, nie? I jest wejście do tego zamknięte. A to czemu nie zaczekałeś? Ja nagrywam, czy ty nagrywasz? Bo kurde, nie łapię tego czasami, nie? Nie, no chodziłem, patrzyłem, co tam jest i tam są trupy i są drzwi, które otworzyłem, nie wchodziłem tam. A co to jest oblicze śmierci Bala? No ta wojownicy tej, Orin. A już wysyłam ci tą skrzynkę, nie, do otwarcia. Masz tą skrzynkę, nie, do otwarcia, co tam ale było. Ale ile ci zjadł? Połowę? Połowę ci żarło tego. Trochę kiepsko. Znowu mi to rzucili, nie wiem. Który to jest ten naznaczony? A to jest ten naznaczony. No to krwawisz, gościu, tak? Chybiłem, no to nieźle. To jeszcze nie rozwaliłem tego do końca, to 2 HP jeszcze zostało. To jest żelazny konsul, a tu mamy jeszcze czarną rękawicę. To eksploduje, nie? Kalipsy. Więc lepiej tym Willem odejść. Gdzieś tam, tu na przykład. O kurde. O, dobrze. To oni trochę sami poszli się wysadzić, troszeczkę. Nice. Czy nie? No nie, bo tylko po zasięgu nie ma. Nie no, to jest przegrzane, wiesz? A, to bo to jeszcze 2 tury. A, Jaszczu nie żyje, o. O. Kalipso ma 2 akcje, to cię podniesie. Mhm. Trochę tutaj zaskoczenie. Prawda? Nieoczekiwany wpiernicz. Co to było? Pułapkę rozwaliłem jedną. Ale taki dzwon, nie? Jezu, nie widzę. Dobra, to rzucę, bo nie widzę.
przeszłam tylko koło tego. Przykra sprawa. Jak tu jeden płuca? Co? Lagi jakieś są. Okej. Okay. Za 31 weszło włączego. A się nic nie pojawiło, nie? No. Coś zepsuło? Willa też pieści. O, lipa. Skąd to w ogóle? Nie, on ma jakiś rozkaz zatrzymany. No tak, ale stoi w tej wodzie, teraz widzę. Chyba no, Willa akurat nie. Oni. A nie, też pod nim też jest, okej. Okay. Ty mogę jeszcze? Ten czarna rękawica to... On przypadkiem motywatora nie ma? A, taki podobny do tych, co mieli motywatory. Tak, oni mieli motywatory, tak. No ale no, my nie mamy obroży, prawda? Więc... To nas ten motywator. RHP mu zostało, co? Małka, jak się skończy, to te badziewia przestaną działać, co? Okej, okay. Już mi tu zdążyło kulę zarzucić. Nie mam czym tych rozwalić. Buława niebieska. W teorii jesteśmy bezpieczni, dopóki jednak dochodzi na to, nie pojawi się jakiś wróg. To... Tak. Nieudany, aha, to czytałam. Zezwaty nieznajomy. To fajny posąg, jakby te po piersie się nazywa. Sorry, odejdź. Tuko. Bo czekajcie, no bo chciałem... tu ktoś był. Bo chciałem ten, żeby to nas nie napadło za chwilę, bo... Nie, no spoko. Nic się nie stanęło. Jak się nazywa? Zezowaty nieznajomy. Zezowaty nieznajomy, tak jest. O! Ozdobny fortepian. Ciekawe, czy są z kości słoniowej. Nie pianiną? Może jest nie. Ej, spotkaliśmy już takiego niedźwiedzia. No było coś. Young cave bear. Killed and stuffed before its teeth were fully grown. This one was young. Doubt it put up much of a fight. No właśnie. A Starion jakoś dziwnie to komentował, te niedźwiadki. Luksusowa skrzynia. Partiarzy, arystokracja własnego chowu. Taka książka tutaj leży. Ale ja nie sięgnę. O Jezu, czemu znowu bez broni?
Rękawice, ale jak atakujesz bez broni, to trochę słabo. Widziałam lepsze. Zbieram jakąś kolumnę z Wrót Baldura. Kolumna z listami ze starego wydania Głosu Baldura. Nie teraz ma zgody. Teraz co my tu mamy? A, przepraszam. Nie, 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 dobra, no co masz? Raport Rycerzy Tarczy, tajemnice Stelmein, plany inwazji na Wybrzeże Mieczy, badania nad mózgami i Nesturami, kompedium schematów, świątynia Bala we Wrotach Baldura. Pełno tego. Czytaj. Czytać? Mhm. No dobra. Czy nazywa kolumna z listami ze starego wydania Głosu Baldura? To nie jest nic istotnego, bo to było na półce, ale nie ma zgody na takie chocki klocki. Ostatnio w naszym pięknym mieście organizowane są coraz częstsze i coraz bardziej uciążliwe pokazy fajerwerków. Tak dalej być nie może. Czuję się, jakbym mieszkał w strefie działań wojennych. Z poważaniem, bardzo znużony obywatel. Odpowiedź przedsiębiorstwa fajerwerki Peliogyra. Szanowny Saezę, prosimy o wiadomość z adresem korespondencyjnym, żebyśmy mogli wysłać skrzynkę zimnych ogni, korsarzy, wulkanów lawowych i bączków, co powinno przywrócić PT obywatelowi lepszy humor. Zapraszamy też do siedziby fajerwerków Feligora w celu zapoznania się z naszą aktualną ofertą. No to chłop pisze, że mu to, że mu to jest uciążliwe, a ci mu polecają, żeby kupił sobie fajerwerki. Tutaj jest książka. Tu są fajne budki nawet i przyspieszony wielki plan. Kluczowe punkty. Jako najwyżsi przywódcy w hierarchii Banenitów, jeśli chcecie skutecznie wdrożyć to, co szalony Alhun, znany jako Błękitny Szczyt, nazwał przyspieszonym wielkim planem, musicie zrozumieć jego ogólnie zarysy. Szczegóły są nieważne, tymi zajmę się osobiście. Centralnym punktem tego planu jest to, że nasz zdominowany mózg Nestor składa kijanki ilitidów, wywołując stan zawieszonej ceremorfozy, w wyniku której nie dochodzi do przekształcenia gospodarza w łupieżcę umysłu. Zamiast tego otrzymujący kijanki stają się psychicznymi sługami roju mózgu Nestora, którego widzą jako bóstwo podboju zwane Absolutem. Absolut słucha jednak rozkazów wybrańca Martwej Trójki i chyba nie trzeba dodawać, że Bane jest bogiem tyranii, więc nasi sojusznicy, czczący Bala i Myrkula, będą musieli w końcu ustąpić nam. O, i kijanka tu jest. Też. I tu na stole jest kupa do czytania. Całe a tu, to u góry widziałaś jeszcze jest coś takiego. Ja mogę przeczytać protokół z przesłuchania zarządcy rycerzy Talczy. Mhm. Który znalazłem tu w sejfie, był test na percepcję, oczywiście sfailiłem, ale skroiłem obraz, a sejf był pod obrazem. Okej. Zapis kluczowego fragmentu przesłuchania Flowusa Nugę, zarządcy siedziby rycerzy Tarczy, Czarna Ręka. Kiedy zacząłeś podejrzewać, że ktoś podszywa się pod księżną Stelmanę, Nugę? Zbierałem naczynia po jej posiłku, pieczonej baraninie, ale kiedy zaniosłem naczynie do kuchni, baranina okazała się mózgiem. Mózgiem? I to nie owczym, więc zacząłem się rozglądać. W piwnicy Elfiej Pieśni? Tak, w tajemnych komnatach rycerzy. I znalazłem komnatę z ciałem, trupem w odzieży więzienia miejskiego. Martwym wielkim? Znaleźli cesarza. Opowiem, puścicie mnie, prawda? Owszem. To był skazaniec. Miał roztrzaskany czubek głowy, a mózgu praktycznie nie było. W pokojach Stelmane, w tajemnej części, tak, tam mnie znalazła. Co zrobiła? Znalazła mnie. To coś mnie znalazło. Na początku myślałam, że lśni na niebiesko i unosi się w powietrzu, ale potem to była po prostu Stelmane. Uśmiechnęła się, nic więcej nie pamiętam. A, no to akurat mi się pokrywało z tym, co cesarz mówił. Plenty left to see. Dobrze, czym jest nie postęp? Kłamał. Nie,
Postęp to ruch społeczeństwa i kultury ku jedności. Bez jedności śmiertelnicy, każdy z własnym celem, tylko odbija się od siebie nawzajem, powodując starcia, konflikty, wojny. Jedność, pokój i dobrobyt można osiągnąć, gdy cała zbiorowość ma jeden cel. Cel jednej nadrzędnej osoby. No to nie wiem, czy spoileruję, czy nie, ale ta gra, w którą grałeś, bonus, jak ona tam? Atomic Heart? Tak, to tam było dążenie do tego samego. Nieposkromiony egocentryzm, ta potrzeba często błędnie nazywana wolną wolą, jest jedynym realnym wrogiem jedności. Wolna wola musi zostać wyeliminowana. Kontrola nad mózgiem to klucz. Kijanka neteryjska stanowi narzędzie idealne. Uwalnia mózg od egocentryzmu, dzięki czemu podąża za celem jedności. Mózg kijanku to szczęśliwy mózg. Nie ma konfliktów, z wyjątkiem walki z wrogami jedności. I mózg jest wszystkim, czego potrzeba. Po uwolnieniu od dążenia do wolnej woli może również zostać uwolniony od słabości śmiertelnego ciała. Żyć wiecznie w stalowym ciele, a nawet lepiej, kontrolować to ciało z oddali. Oto postęp, to właśnie stan ostateczny. Gortasz. I co on tutaj ma jeszcze? Notatki do wspomnień z nowymi uzupełnieniami. Pamiętniki Gortasza, zarys rozdziału 4. Przywracam kult Bane'a we wrotach Baldura jako potajemną sektę. Zdaję sobie sprawę, że odradza się również potajemny kult Bala i zapoznałem się z jego lokalnym przywódcą, autentycznym pomiotem Bala. Współpracujemy z pomiotem Bala nad kradzieżą z Dworu Sudów. Łączą nas wspólne cele i zawieramy sojusz. To chyba o mnie. W snach chyba. Pomiot Bala i mnie nawiedzają Bal i Bane, którzy nazywają nas swoimi wybrańcami i nakazują nam odszukać Keterika Torma, wybrańca Myrkula, i sprzymierzyć się z nim. Podczas wizyty u Keterika w wieżach wschodzącego księżyca dowiaduję się o kolonii łupieżców umysłów pod mroku pod wieżami i wymyślam plan przejęcia kontroli nad mózgiem Nestorem za pomocą korony Karsusa. Wraz z pomiotem Bala korzystamy z usług diabolistki, aby dostać się do Mefistaru i ukraść koronę. Nasza trójka wybrańców używa korony, by zniewolić mózg Nestora kolonii, ale podczas operacji pomiot Bala zostaje zdradzony przez swą zastępczynię, to jest o mnie, Orin, szkarłatną, która zagarnia jego władzę dla siebie i ogłasza się nowym wybrańcem Bala. Realizując mój główny plan, nasza trójka zastanawia się, jak najlepiej zrealizować wielką mistyfikację absolutu. Czyli Orin mnie zdradziła i kazała jeszcze zaszczepić kijanę. Okej. Okay. Dobrze, co? Mhm. Uwaga, gdzie dodać astralny pryzmat i poszukiwaczy przygód, którzy go ukradli, gdy został skradziony w Lakit? I kiedy przyznać, że rozważam sprzymierzenie się z nimi? Ha. I tak czuję, że na tej koronacji, jakbyśmy poszli wcześniej, to chciałbyś się z nami przymierzyć. A gdybyśmy nie chcieli, no to by była walka, prawda? Tylko w gorszych okolicznościach przyrody, bym powiedziała. I tutaj mamy prywatny dziennik Gortasza numer 16, kradzież astralnego pryzmatu, no to będzie o nas. Potem jak przyśniło mi się, że kitianki zagrażają naszemu przyspieszonemu wielkiemu planowi, poszukiwania doprowadziły mnie do starych archiwów pozostawionych w wieżach wschodzącego księżyca przez wysokich heroldów. Znalazłem tam szereg zaskakująco wczesnych źródeł, zarówno gitiańskich, jak i gitserai, w których mowa była o relikwii lub artefakcie zwanym astralnym więzieniem lub pryzmatem. Chociaż źródło jego mocy jest niejasne, artefakt ten był ponoć w stanie stworzyć pole zakłócające moce psoniczne i litidów. Taki artefakt stanowiłby zasadnicze zagrożenie zarówno dla naszych ambicji związanych z absolutem, jak i wielkiego planu. Wszystkie trzy starożytne źródła zawierały informacje, że astralny pryzmat jest w rękach lisz królowej gitianki w Lakit. Tak oto powstał plan, by wysłać zarażoną kijankami grupę uderzeniową w pilotowanym przez cesarza odtworzonym nautolidzie i wykraść w Lakit astralny pryzmat. O! No to się wyjaśniło, skąd my się wzięliśmy na... Tak.
No to tak oto powstał plan, by wysłać zarażoną kijankami grupę uderzeniową w pilotowanym przez cesarza odtworzonym nautiloidzie i wygrać w Lakit astralny pryzmat. Czyli co? Cesarz jest tak jakby w komitywie, znaczy w tym. Zmusili go chyba, nie wiem czy go zmusili, ale no niby cesarz stworzył nautiloida. Jakby wiedział od początku. No. To niezły kłamczuszek, co? Mówi nam prawdy, półprawdy i pomija to, czego nie chce nam powiedzieć. I tyle. Czyli cały czas chodziło o to, żeby wykraść w Lakit ten. I tutaj masz bardzo dużo. No właśnie, już mi tutaj zaczęło gardło coś. A następne kroki jest jeszcze, tu jest coś takiego. Następne kroki. Prywatny dziennik Gurtasza numer 17. Pacyfikacja miasta. Z perspektywy kontroli nad masami, tempo żyworództwa kijanek przez mózg Nestora jest rozczarowaniem. Nigdy nie będzie wystarczającej liczby larw, by zrazić wszystkich, a nawet większość mieszkańców Wrót Baldura. Alternatywne podejście do pacyfikacji miasta jest dwutorowe. Po pierwsze, wykorzystując strach przed absolutem, trzeba przejąć kontrolę nad całą hierarchią miejskiej egzekutywy, abym został mianowany arcyksięciem Wrót Baldura. Okej. Okay. Po drugie... Zwaliło mnie. Tak. Nie chciałem przerywać właśnie, ale tak się stało. Po drugie, należy wdrożyć program selektywnego zarażania kijankami kluczowych osób w miarę dostępności larw, aż wszystkie ośrodki władzy w mieście znajdą się pod naszą, moją kontrolą. Zakładając sukces z tego planu, powinno dać się zaoszczędzić porcję lub dwie kijanek, aby ten sam proces rozpocząć w Amn. Muszę przeprowadzić rozmowy z agentami na południu, aby ustalić, kto najlepiej się nada do realizacji tego planu. Czyli chciał rozszerzyć swoją działalność na dalsze miasta? Niezły, co? Plany inwazji to chyba czytaliśmy, prawda? Czy nie? Kurde, jak to kliknąć? Tak, mapa Wrót Baldura, to już widzieliśmy. Raport rycerzy tarczy. Próby zagarnięcia sieci przemytu i szmuglu rycerzy tarczy okazały się trudniejsze niż przewidywano. A nam grozi nieosiągnięcie wyznaczonych celów, jeśli nie odbierzemy rycerzom kluczowych klientów. Naiwnym okazało się założenie, że przyjmiemy udziały w rynku, oferując lepsze warunki. Pasażerzy i celnicy zazwyczaj wybierają lojalność wobec rycerzy zamiast zysku. Negocjacje z potencjalnymi klientami okazały się tak trudne, że obecnie uważamy, iż rycerze muszą wywierać na swoich kontrahentów jakiegoś rodzaju nacisk, poza argumentem zysku. Wszystko wskazuje na to, że nacisk ten jest raczej psychiczny niż magiczny, ale konieczne są dalsze badania. Z najwyższym szacunkiem czarna dłoń lojalności. Co tu jeszcze jest? A, tajemnice Steelmane. Jak już informowaliśmy, pozycja rycerzy tarczy jako wiodącego syndykatu przemytniczego we Wrotach Baldura jest silna, wręcz nietypowo. Hojne łapówki przekazane kluczowym agentom pozwoliły pozyskać informację, że z rycerzami ściśle współpracuje członek Rady Czworga, księżna Bilaine Steelmane. Chociaż Steelmane wykazuje oznaki coraz większego osłabienia ze względu na nieznaną wyniszczającą chorobę, jej wpływ na przepływ kontrabandy we Wrotach wzrósł dwukrotnie, odwrotnie proporcjonalnie do jej sprawności. Rozwiązanie tej zagadki powinno zaowocować kluczem do obalenia rycerzy. Śledztwo trwa, z całym szacunkiem, czarna ręka lojalności. O kurczę, no to czy jednak cesarz tutaj próbował jakoś zapobiec? Ale go złapali. I badania nad mózgami Nestorami.
raport dla Lorda Gortastrza sporządzony przez skrybę Jantusa. Litycki mózg Nestor ma wiele funkcji. Jest absolutnym władcą kolonii łupieżców umysłu i motorem prokreacji, ponieważ produkuje ilitickie larwy, tak zwane kijanki. Ale przede wszystkim jest niezwykle potężnym organicznym abakusem, myślącą machiną, która jest zdolna do przetwarzania ogromnej liczby jednoczesnych procesów myślowych. Zawsze wyprzedza otoczenie osu ruchów i nie da się go zaskoczyć. Chyba że przez nagłe wystąpienie nieoczekiwanych zmiennych. Geniusz i innowacyjność śmiertelnika nie mogą się równać z jego czystą mocą obliczeniową. Poniżej widnieje notatka napisana precyzyjnym pismem Gortasza. Jedyną słabością jest nieoczekiwane. Wygląda na to, że będę potrzebował nieoczekiwanych sojuszników. Cesarza? A jeszcze tutaj mam świątynię Bala we wrotach Baldura. Raport dla Lorda Gortasza sporządzony przez skrybę Jantusa. Pana pokorny sługa musi zgłosić niepowodzenie w wyznaczonym mu zadaniu ustalenia lokalizacji świątyni Bala. Jej lokalizacja jest znana w sensie ogólnym. Mieści się w nawiedzonym, podupadłym, podziemnym kompleksie zwanym potocznie ruinami podmiasta. Chociaż mówi się, że do ruin tych da się dostać z rozległemu systemu kanałów Wrót Baldura, informacje o lokalizacji wejścia są rozbieżne. Nawet gdyby ktoś znalazł wejście do ruin, są one obszerne, a położenie świątyni w ich obrębie nie jest pewne. Świątynia była po raz ostatni aktywna w czasach balijskiego przywódcy Sarewoka, ponad 100 lat temu. Po jego śmierci ponoć popadła w ruinę. Zgłoszył się do dyscyplinariusza, aby zadośćuczynić za moje niepowodzenie. Czyli tam mu się nie udało dotrzeć. Mamy kompendium schematów jeszcze. A, gdzie to jest? A tu karteczka jakaś leży. Chyba nie uda mi się tego przeczytać. A podnieść? Podnieść się udało. No i akurat im się trafił. Cesarz. Przypadkiem go kucharz, tak? Kucharz? Czy tam... Kucharz. No, zauważam. Okej. Okay. Notatnik jest wypełniony diagramami i wykresami. To gondańskie projekty magiczne ulepszonych machin, które zostały poprawione i rozbudowane notatkami sporządzonymi precyzyjnym pismem Gortasza. Poprawki obejmują wzmianki o piekielnych źródłach mocy. Piekielnym ogniu, sieciach nerwowych, ilitickich synaps, a nawet gitiańskiej heksnologii, projekcji obrazu. Szczególnie uderzający jest rysunek gigantycznego stalowego strażnika, na którym Gortasz dopisał odręcznie: nogi nie utrzymują masy, nie utrzymają masy, zmniejszyć masę. Okej. Okay. Ciekawe rzeczy, ale no najciekawsze to jest właśnie... Te badania nad mózgami Nestorami, świątynia Bala we wrotach Baldura, że musi tam nie tajemnice no właśnie, tak, Steelmate czy Stelmane, Stelmane chyba. Raport rycerzy ostrzy, tarczy, okej, okay. Burcerze tarczy, no to w sumie zarządzał nimi ten. Cesarz, ale dalej nie wiemy, bo on mówił, że on z nią współpracował i polecił, żeby takich rycerzy stworzyć, prawda? A potem się okazuje, że on nią był, więc może ona nie chciała. Więc ją zaciupał i się wcielił w nią, nie mam pojęcia. Tak też mogło być. Tak też mogło być. No właśnie. A że go złapali, odkryli, no to... Właśnie, my zostaliśmy grupą uderzeniową. O, bardzo ładnie. By wykraść pryzmat. Nie wiem czemu, ale mi pokazuje, że ale co nie ciekawe, ale co ciekawe, online. Przecież no. Potem się cesarz schował w tym pryzmacie. Tak.
Dobrze, zaraz to poprawimy. To tak, to tu już by nie było nic, a ty gdzie byłeś na górze i co czytałeś? Co widziałeś? To to? Opa, ja? Jaką chodziło? Książkę? Nie, bonus mówił, że poszedł na górę i coś widział. No, mi pokazuje, że jesteś... O, teraz wskoczyło, że jesteś online, bo nie pokazuje ale mi ja się pytam ciebie o coś, górze. Możesz no, poczekać... na samej górze, na zewnątrz jak wyjdziesz, to można wejść na samą górę. Jeszcze na samą górę. No dobrze, wskoczyło tak. I tam ci, są tak? Trupy. Fajnie ci tyłek przez krzesło prześwituje. To tutaj sobie zrobimy cięcie, rozwiążemy problem techniczny i wtedy pójdziemy na górę. Dobrze.